Chodź, zobacz tu. Co? No, patrz. Idziemy. Ja się czuję jak w jakimś domu strachu, wiesz, jakby to było po prostu... Ustawiane. Ja bym to odwrócił. Kurde. No, stary. Nie, no ja tu się nie czuję dobrze, serio. Jak, ja też. Jak ile na ilu urbexach byliśmy, to tutaj się nie czuję dobrze. Patrz. Tu masz odwrócony krzyż, tu masz odwrócony krzyż, tam masz odwrócony krzyż i tu masz jakieś płaciny jakieś. Ale tak, ja tak samo słyszałem, jakby tu ktoś chodził. Słyszałeś? You're like a ghost, you're haunting me. Just like a ghost, you're haunting me now. I nie, patrz na to po lewej, na to zdjęcie. Ej, ale im bardziej idziesz, tym bardziej jest tu straszniej, nie? Dobra, przestań mi wchodzić do tych pokoi, bo ja wiem, że w jednych z nich coś będzie. Patrz, to stary. Oh fuck! Nie, stary, idzie, bo tu to nie, ja nie mogę na tym stać. Nie wiem, ja naprawdę lubię te obiekty, ale nie jak kurde ludzie robią takie szalone rzeczy jak te. Aha, no to co to? Co to były za pomieszczenia? Tutaj były zlewy, no ale to łazienki to nie były, tylko co? A to? Tu w ogóle kola, patrz. Jakieś zejście. To nie ten tunel? Słyszałeś? No to twój brzuch. Nie? Patrz, w ogóle koledzy po fachu urbex Starachowice. Centralny analityczny. Ale ja bym sprawdził stary stanowisk. Tak? No dobra. Tylko kurwa, nie wiem, czy tam nic nie ma. Ej, tu jest jakiś tunel stary. No to co, schodzimy? Trzymaj latarkę. O,
patrz, stary, tam jest... Kurwa, to tu jest dalane. O kurwa! Ale tam jest przejście dalej. To się ciągnie dalej. Musielibyśmy iść... Ale stary, tu jest... Ile tu wody jest? To chyba to odpuścimy, co? Coś tu przyjechało. Nie wiem, czy nie policja. Co, idziemy? Coś tu jest. Tylko kto? Wiedział, co kurwa jechał. Idziemy tam, do niego? No dawaj. Ale ja słyszałem jakby jakiś kamyczek, jakby ktoś tutaj tak, szedł. Tak. A może chodźmy dalej po prostu. Czy zobaczymy, kto to w ogóle jest. No nie będziemy musieli świecić po... Ale tak, ja tak samo słyszałem, jakby tu ktoś chodził. O, tu o coś... kurde. Co to jest? Tutaj coś ciśnienia. Nie, patrz na to po lewej, na to zdjęcie. To dopiero jest przerażające. Ja cię kręcę. Ale do czego sobie było takie pomieszczenie? No tutaj coś... Para do komory. Coś do rozdzielacza. Wentylacja góry. Kurde, masakra. Czy da zamknąć, o? Jak jest... Czaj, tu jest. Komora desynfekacyjna. Ej, patrz. Ej, czemu ona się sama rusza? Dobra, zatrzymała się, ale... Nie. Ona się rusza. Stary. Ej, ona się sama rusza. Dlaczego? No i czy to jest pierwsze, kurde... Znaczy nie, no ja podejrzewam, że to chodzi o ten mechanizm, nie? Że on jest taki... Czekaj. Ona dalej będzie? Patrz. To się rusza. Ale jaja. Czekaj. Jak to jest? Czekaj. Mechanizm jest po prostu. No. No dobra, no załóżmy, że tak. Ale to w ale to, to... Dobra, chodźmy dalej. Tutaj? Chodźmy tu? Stary, patrz, chodź tu. Co się dzieje? Jo, cię kręcę. Nie wiem, ale wyobraź sobie, że kurde, byśmy tu weszli, ona by tak sama z siebie była. No. Ja bym tu chyba zamarł. Nic ciekawego. Ale patrz, jakie ciężkie drzwi, to nie są. One nie są z drewna, one są z jakiegoś metalu. Kurde. Niepokoi tylko. Patrz, znowu to zdjęcie, stary. Mnie niepokoją te odwrócone krzyże co chwilę. Nie wiem, jaką trzeba mieć psychę, żeby chodzić i rozwieszać takie zdjęcia. Patrz, tu znowu jakieś zdjęcia. Patrz. Patrz tu.
Patrz. Musimy się dowiedzieć, ja cię kręcę, to jest... Mordo! No. Patrz. Tu masz odwrócony krzyż, tu masz odwrócony krzyż, tam masz odwrócony krzyż i tu masz jakieś połacinie, jakieś... Słyszałeś? Tak. Co tu się dzieje? Chodź. Nie, no ja tu się nie czuję dobrze, serio, jak... Ja też. Jak ile na ilu urbexach byliśmy, to tutaj się nie czuję dobrze. Kurde, co trzeba mieć we łbie, żeby takie rzeczy robić? Patrz. Tu ktoś chodzi z tym, chodził z tym i... I to odbijał. Co to było? Jakaś szafka, nie wiem. Weź tu już nic nie dotykaj. Tu na schodach też, czekaj. Coś jest napisane. Patrz, znowu ten krzyż odwrócony. My też... Kiedyś... Co tu pisze? My też... A to jest tu? Kiedyś żyliśmy. Żyli. Daj spokój. O, tutaj. Okna pokrybijane już. Aha, to jest... Jakie to jest wysokie? Za bardzo wysokie. O, chodź, zobacz tu. Co? No, patrz. To ta sama osoba robiła. O, ja pierdzielę. Wróć się, mordo. A coś leży w tej wannie. Ja bym to odwrócił. Ale to też jest poplamione czymś, nie wiem co to jest. No stary. Ja się czuję jak w jakimś domu strachu, wiesz, jakby to było po prostu... Ustawiane. Jakaś toaletka też była, nie wiem. A znowu napis 666 i obrócony krzyż. Ale patrz, było ich dwóch, bo jeden pisze czarną farbą, a drugi czerwoną. Patrz tu. Co tu się dzieje? Ej, ale im bardziej idziesz, tym bardziej jest tu straszniej, nie? No. Dobra, tu nic nie ma, chodź. Ej, to pomieszczenie wygląda jak... Nie wchodzić. To nie wchodźmy. Może nie wchodźmy po prostu. No pewnie, że wejdzie. Na ciebie działa odwrócona psychologia po prostu. Kurde, zawsze musi wejść tam, gdzie nie trzeba. Tu dawno nikt nie wchodził, bo mi właśnie... Co to jest ten napis? Jak ten symbol? To ten sam, który odwróciłeś niżej. Ale co on oznacza, nie wiesz? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. No to jest znak nieskończoności. Na pewno. Dobra, chodźmy stąd. Jaj, tak lepiej. Nie. Patrz, to stary. Oh fuck! Ale one się odbiły chyba od tej framugi, nie? Ej, tam wracamy, tam nie byliśmy. Jak one są otwierane wszystkie? Tak, one są ewidentnie otwierane, żeby tam coś na nas wyszło.
A pewnie, że pójdziesz dalej. A tu jak z horroru wygląda? Tu wszystko jak z horroru wygląda. To prawda. Dobra, ja idę dalej. A idź, już weszłeś tam gdzie. Wszedłeś tam gdzie nic. Na dach. Nie, to nie jest dach. Tam coś jest jeszcze, ale ja nie wiem, czy chcę tam wychodzić. Tak? To nie wychodzi. Nie wiem, ja naprawdę lubię te obiekty, ale nie jak kurde ludzie robią takie szalone rzeczy jak te. Stęchlizna wszędzie. Co, tu też wejdziesz? To chyba zamknięte, to da się spróbować. Pewnie, że zamknięte. Tam jest jak coś tu. Co tu? Idź tam. Czemu ja? Ja na pewno nie mam. A, drzwi. Dobra, spoko. No. Idziemy tą drogą jak przeszliśmy, czy idziemy za tą szczałką? Kto nie ryzykuje, ten nie żyje. Pewnie, że idziemy za szczałką. Jaką szczałką? No tą. Tą czerwoną. Aha, no to zdawa. Myślałem, że mówisz to odnośnie... Aha, no w sumie to jest takie dwa w jednym. No pewnie, że tam już coś jest narysowane. Ej, a tam piękny dam na dole? Nie wiem. Patrz, coś napisane. Ktoś... Nie ryzykuje, ten nie żyje. To samo, co było tam u góry. Patrz, to tu byliśmy. Ja nie pamiętam. Nie, tu nie byliśmy. Stary, ja nawet nie wiem, gdzie my jesteśmy teraz. Ej, a tu byliśmy? Nie wiem. Nie, bo tu jest taka... Co to jest, drabina? Tak. Nie. Podobno. Proszę zamykać drzwi, dziękuję. Co jest za tym? Proszę bardzo. A nic. O kurde, co to jest? Nie wiem, ale... To jakieś chyba... Niech się nie będzie ruszać. To chyba był jakiś, wiesz, to jakiś proces... Prąd. Wyłącznik, to jest wyłącznik pożarowy. Dobra. Teraz nie powiedziałem, że to jest już wyjście, a to jest dalej. A, wyjście. No to otworzyłbyś tak, byś to pociągnął mocniej. O kurwa. Ja tam to może nie idźmy, bo to jest zalane wszystko. Ja bym strzec, żeby zobaczyć, co tam jest dalej. O kur, nie, stary, idź, bo tu to nie, ja nie mogę na tym stać. To tak? Się zaraz urwie. Zobacz, jakie miękkie są te schody, to jest całe przeszłe rdzą. Aha, okej, okay. A tu? Jakieś tunele są, to są te tunele, o których ci mówiłem. Zaje, fajnie. Tylko, że tam nie wpadnij do tego. Ale echo tu jest. No to co to za tunel? Ktoś, to tam, ktoś to zamurował. No chyba tak. Na pewno. Ale tyle, nic tutaj nie ma. To jest jedna warstwa. No, to jest tak. Nie no, to z kilofem byś musiał. Tak? Że to w ogóle kratami zamykali. O, tak dla jakichś, nie wiem. Jakby tam jakieś bestie trzymali. No, jakiś lochaj. Co?
chodźmy dalej.